Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niedziela, no i ja oczywiście w terenie. Ruszyłam w teren. Pogoda jest, mimo że pochmurna, to bardzo ładna, bo jest ciepło. Nie ma wiatru, cichutko. Słychać śpiew ptaków. Dzisiaj dla odmiany wzięłam sobie rower, a tam również mam torbę z całym przyrządem, który ze sobą wożę, aparat fotograficzny, statyw, lornetka, inne potrzebne gadżety, nawet nóż, gdyby mi się coś trafiło. Także jestem przygotowana i uzbrojona. No i ruszam. Rower wzięłam sobie po to, bo znacznie większy teren pokonam. Jak zabolą mnie nóżki, to siądę sobie na rowerek i nie będę musiała się, że braknie mi sił i będę musiała zanocować w lesie gdzieś pod jakąś pierwszą lepszą sosną. Taką sytuację miał mojego Edzia brat. Wybrał się w Bieszczady. No i też tak, można powiedzieć, z partyzanta, tylko podstawowy plecaczek spakowany. No i taki, wiecie, kurczę, gdzie ja nie pójdę, gdzie ja nie zajdę. No i niestety przecenił swoje możliwości. Zrobiło się ciemno i przyszło mu nocować w lesie. I mówi, dobrze, że miał telefon naładowany i tak co chwilę błyskał zdjęcia tym telefonem, co by go jakieś tam wilki czy niedźwiedzie nie dopadły, no bo jednak to jest teren zamieszkały przez dzikie zwierzęta, teren jeszcze w wielu regionach dziki, nieodwiedzany za bardzo przez ludzi, i w takim właśnie terenie bratu Edzia przyszło nocować. Śmiejemy się do dzisiaj z tego, ale no wtedy podejrzewam, że jemu nie było do śmiechu. Dobrze, że nie była to taka pora, gdzie już temperatura spadała bardzo mocno, to jakoś tą noc tam przetrwał. No i co się okazało później, jak już się zrobił dzień i jak nabrał sił, okazało się, że był dosłownie tuż od głównej drogi. Złośliwość losu, czy raczej nauczka, żeby zawsze być przygotowanym i jak się idzie w góry, to mieć namiocik? Chyba jedno i drugie. Tutaj wokoło, jak już wiecie z moich filmów, są w większości nasze pola. Na tych polach kiedyś, jak jeszcze moi rodzice gospodarzyli, było około 40 właścicieli. Ludzie mieli tutaj swoje kawałki pola, swoje gospodarstwa. Później no, już zaczęto te pola sprzedawać, zdawać za emerytury. I większość żeśmy tych pól poodkupowali. Ludzie, społeczeństwo bardzo narzeka, jest sfrustrowane, nerwowe i często ja i wy słyszymy wszechobecne pytania, co się stało z ludźmi, co się stało z tym światem, dokąd to wszystko zmierza. Ze światem nie stało się nic, on jest taki, jak był przez tysiące lat. To my, żeśmy odjechali i to totalnie. Ja pamiętam, jak tutaj właśnie na tych polach było tych około 40 właścicieli. Gospodarstwa były wielopokoleniowe, dwu-, trzypokoleniowe. I na tych polach pracowali wszyscy. Pracowały dzieci, pracowali rodzice i dziadkowie, jeżeli siły im służyły, to szli do pracy, do pomagania. Spotykaliśmy się tutaj na tych polach i razem praktycznie żeśmy pracowali. My mieliśmy zawsze sadzonych dużo kartofli, ogórków, kapusty. Kuzynostwo miało sadzonej dużo fasoli, inni mieli porzeczkę. I często było tak, że
dzisiaj pracowało się u nas, a kolejnego dnia pracowało się u drugich gospodarzy. Ludzie wymieniali się produktami spożywczymi. Było częste pożyczanie cukru, soli, mąki, nawet chleba, bo chleb piekło się raz w tygodniu u mnie w domu. Też mamusia piekła raz w tygodniu i często tego chleba już później pod koniec brakło, więc szła na przykład do sąsiada, pożyczyła pół bochenka chleba, później jak upiekła świeżutki, oddawała. Sąsiedzi przychodzili pożyczyć szklankę cukru. Nie było tak rozwiniętej cywilizacji, nie było telewizji, często nie było nawet jeszcze dobrego prądu w domu i ludzie wieczorami spotykali się w domach, darli pierze, śpiewali piosenki, śpiewali pieśni maryjne, jak przyszedł miesiąc maj, czy odmawiali różaniec, wspólnie się modlili, jak przychodziła Wielkanoc, malowali jaja. To już ja pamiętam, jak byłam jeszcze taka malutka, schodziły się kobiety u mojej babci i malowały jaja, czy chociażby na Wigilię, przed Wigilią, na święta Bożego Narodzenia, wspólnie robiono różnego rodzaju ozdoby ze słomy. Jak chodziłam do szkoły, był taki przedmiot plastyka, jakieś prace ręczne, no i dzieci miały coś do wykonania zawsze zadane. Dzieci nie robiły tego same, razem z rodzicami. Rodzice siadali, lepiło się łańcuszki, robiło się różnego rodzaju figury geometryczne z Brystolu, czy chociażby z bloku technicznego. I była taka więź społeczna, więź rodzinna, więź międzyludzka. Dzisiaj jest niestety tak, że w domach są tylko rodzice, dzieci, dziadkowie zostają wyeliminowani. Często lądują w domu starców, w domu opieki i swoje ostatnie dni dokonują w samotności. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Ludzie trzymali się razem po grobową deskę. Nie było takiego podziału na miasto i wieś, bo tak naprawdę ludzie w mieście pochodzili ze wsi. Korzenie mieli wiejskie i odwiedzali się, przyjeżdżali na każdy weekend w czasie wolnym na wieś do swoich rodziców, do rodziny. Pracowali na polach, dzieci w tym wszystkim uczestniczyły. Nawet szkoły w mieście prowadziły współpracę z PGR-ami. I te dzieci jeździły na wykopki, jeździły do sadów i do różnego rodzaju prac. Wiedziały, skąd pochodzi ziemniak, skąd pochodzi jabłko czy warzywa, bo przy nim robiły albo właśnie na wyjazdach szkolnych, albo u dziadków w ogródkach. No, ja też pamiętam czasy, kiedy ze szkoły podstawowej jeździliśmy do sadów, jeździliśmy na wykopki. Jak już chodziłam wyżej do szkoły, to jeździliśmy również do lasu. Mieliśmy zajęcia w lesie przy nasadzeniach, przy odciąganiu kubków z żywicą, przy uczono nas, jak liczyć metry, jak odmierzać metr drewna, jak układać w stosy. Takie praktyki żeśmy mieli i ludzie wiedzieli wszystko. A dzisiaj spytajcie się dziecka, które ma 7, 8, 10 lat, nawet takiego nastolatka, skąd bierze się mleko. No to odpowiedź jest jednoznaczna, z Biedronki albo z kartona. Nie ma praktyk, nie ma zajęć w terenach, szkoły nie prowadzą nauczania życia, przygotowania, przystosowania do życia. Wszystko leży, dlatego jest to, co jest. No i niestety pokolenie rośnie takie, że nie wiedzą podstawowych rzeczy, podstawowych spraw. Człowiek czekał, że ktoś przyjedzie, odwiedzi go, a dzisiaj modli się, żeby nikt nie przyjechał, żeby mieć ciszę i spokój. Wtedy ludzie zrobili herbatę, postawili zwykłe krakersy i potrafili się spotkać, nie patrząc na to, co będzie na stole,
a dzisiaj od razu nie. Lepiej niech nie przyjeżdżają, bo będę musiała się narobić, będę musiała naszykować. Po co? Czy to jest ważne? Najważniejsze jest, żeby się spotkać, żeby wypić tą herbatę, porozmawiać, pośmiać się, spędzić razem czas, wyjść do lasu, wyjść na łono natury, pooddychać, popodglądać tą przyrodę, odwiedzić tych dziadków, którzy jeszcze są, powspominać ich młodość, zaczerpnąć z ich mądrości, z ich wiedzy, bo to jest skarbnica, to są naprawdę encyklopedie chodzące, które przeżyły wiele, z niejednego pieca chleb jadły i powinno się czerpać garściami, a nie omijać jak taki zużyty, niepotrzebny mebel. Nie podoba mi się to bardzo i ja to zawsze głośno powtarzam. Też miałam dziadków, dziadkowie dożyli starości, odeszli w domu, na naszych rękach i do samego końca my wnukowie żeśmy czerpali z ich mądrości, z ich wiedzy i babcia też jeszcze pamiętam z dziadkiem, no już dorosłymi osobami żeśmy byli, to jeszcze potrafiła nas opierniczyć porządnie, jak jej się coś nie podobało. I my, osoby już kilkudziesięcioletnie, tuliłyśmy uszy, bo to powiedziała babcia, to powiedział dziadek. Tak, i trzeba było zamknąć buzię na kłódkę i siedzieć cicho. A dzisiaj, co ty babciu tam wiesz? Co ty babciu wiesz? Ty nie masz pojęcia. Nie, te babcie wiedzą dużo więcej. To my guzik wiemy. My młodzi guzik wiemy. Zobaczcie. Dzionek chyli się już ku zachodowi. Pomału kulam się do domu. Co by mnie tutaj wilki nie wzięły sobie na cel jako kąsek, a miałyby co kąsać. Chciałabym je zobaczyć, ale nie za wszelką cenę, także kulam się pomalutku do domciu. No a wam, kochani, życzę, abyście przewartościowali wszystko. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze tli się nadzieja, iskierka jeszcze jest. I trzeba to wykorzystać, trzeba zacząć zawalczyć, chcieć zawalczyć o to, co jest naprawdę dobre, wartościowe, o pamięć, szacunek i o naszą przyszłość. O to, abyśmy byli tacy, jacy byli nasi przodkowie. Przewartościować wszystko i umieć poszanować to, co jest najważniejsze. Tego wam wszystkim, kochani, życzę. A dzisiaj żegnam się z wami. Trzymajcie się. Do następnego.